Dziękuję bardzo. Nie mam tak pięknego głosu jak moja przedmówczyni, więc będę mówić krócej. Znaczy, czym jest problem? Problem polega na tym, że mamy wiele dobrych przepisów w Polsce, tylko nic... Problem bardzo duży polega na tym, że mamy dużo, sporo dobrych przepisów w Polsce, sporo dobrych rozwiązań zaproponowanych, ale one nie są przestrzegane. Co z tego, że mamy prawo, które wymaga... To jest pierwszy punkt. Równość wobec prawa i procedur. Teoretycznie to jest. Ale czy widział ktoś równość taką w Polsce? Nie, nie ma. Nie ma. Nagle okazuje się, że tylko dlatego, że ktoś ma większe pieniądze, jest większą korporacją, większą firmą, tylko dlatego, że ktoś jest urzędnikiem albo czyimś znajomym, on wygrywa. Nagle okazuje się, że wiele procedur, wiele aspektów naszego życia codziennego zależy od widzimisię urzędnika, który jest bezkarny. Zależy od tego, czy ma dobry, czy zły humor. I czy my się akurat do niego odpowiednio wcześnie powiedzieliśmy dzień dobry, czy za późno? No to już jest rzeczy. Więc szukajmy takich rozwiązań, mówmy o tym, że nie może mylić się urzędnikom, słowo, mimo że brzmi w sumie podobne, przedsiębiorstwa i przestępca. Brzmi podobnie, ale to jest zupełnie co innego. I dopóki urzędnicy, dopóki politycy tego nie zrozumieją, że ktoś, kto robi pieniądze, kto buduje PKB, płaci podatki, utrzymuje 500+, utrzymuje szkoły, a w przyszłości nasze emerytury, nie jest przestępcą, nie jest potencjalnym złodziejem, tylko jest osobą, która nas utrzymuje. Gdyby wasze firmy działały, żylibyśmy w lepszym kraju. Gdybyście nadal mogli pracować, gdybyście mogli nadal dobrze budować nasze PKB, bylibyśmy bogatszym krajem. Nikt by się nie zastanawiał, co się dzieje z deficytem. Być może my jako politycy moglibyśmy rozdawać więcej, ale nie ma takiego myślenia w polityce. Myślenie w polityce jest tu i teraz. Tu i teraz potrzebujemy dużych pieniędzy, więc ściągniemy z VAT-u i będziemy udawać, że to jest właśnie wielka naprawa państwa. Będziemy gnębić tych przedsiębiorców i wyciskać jak gąbeczkę do ostatniej kropli. Bo tu i teraz nam są potrzebne gifty polityczne, które chcemy tu i teraz dać, i żeby wygrać wybory. Dopóty nie uda nam się przekonać, że państwo to nie jest projekt jednego sezonu. Państwo to nie jest projekt do najbliższych wyborów, ale państwo to jest projekt dla pokolenia, dla naszych dzieci i wnuków. Że państwo to jest to, co musimy stworzyć, co będzie trwało. Co będzie trwało dużo dłużej niż najbliższa kadencja. I dopóki ludzie nie będą myśleć o tym, że tych lubię, a tych nie lubię, więc poprę tych, których lubię, tylko ci chcą mojego dobra, chcą dobra moich wnuków. To jest wybór, to jest to, co jest najważniejsze. Druga kwestia, dlatego cieszę się, że zdecydowaliście się wejść, część z was, w politykę. Brakuje ludzi mądrych w polityce. Brakuje ludzi, którzy mają doświadczenie, i nie traktują polityki jako sposób na życie, jako pewien ścieżkę, karierę. Ale prosimy bez dyskusji, dobrze? Znaczy, problem polega na tym, że jest wielu zawodowych polityków, którzy uważają, że to jest super sprawa na karierę, będę sobie budować karierę polityczną. Nie, w polityce muszą być osoby, które robią dobre rzeczy, znają się na tych dobrych rzeczach, robią i później wracają z przyjemnością do swojej pracy z powrotem. Musi być jak najwięcej mądrych ludzi, odpowiedzialnych ludzi w polityce. A dobór jest negatywny. Panowie, dobór jest negatywny. Prosimy, ale prosimy nie przeszkadzać. Dobrze? Politycy to nie jest zbyt zewnętrzny. To politykami powinniście być wy. Politykami to są ludzie z, nie jakaś dziwna kasta, gdzieś urośnie wychowani w jakimś kloszu. Nie. Tak teraz jest, ale tak nie powinno być. A możemy doprowadzić kongres... Dobrze, wróćmy do tego, co najważniejsze. Przeczytajcie jeszcze raz, bo pewnie czytaliście wielokrotnie te 21 postulatów. Przecież to są tak zwane oczywiste oczywistości, mówiąc klasykiem. To są rzeczy, które no, absolutnie nie powinny być na żadnym liście postulatów, tylko to po prostu powinno być. Do czego my doprowadziliśmy przez te 30 lat, że my musimy walczyć o... Pierwszy punkt, o równe traktowanie? Przecież to jest jakiś absurd, żyjemy jak w absurdalnym kraju. Walczymy o równe traktowanie, ale musimy o to walczyć. Musimy o to walczyć krok po kroku, informować ludzi, że potrzebna jest zmiana. I nie zmiana PiS-u na Platformę, Platformy na PiS, tylko zmiana, realna zmiana, kiedy politycy są odpowiedzialni za to, co robią. Kiedy politycy są, mogą być podobnie jak urzędnicy i powinni być jak urzędnicy, oceniani. Dlaczego żaden polityk nie siedzi w więzieniu? Dlaczego sprawa Wąsacza ciągnie się ile lat?
To jest jedyny polityk trafił do Trybunału Stanu. Ciągnie się tam z dziesiątki lat już ta sprawa. Jedyny polityk trafił do Trybunału Stanu od 89 roku. A ile byście tam wysłali? Ja znacznie więcej. Więc to jest kwestia. Odpowiedzialność urzędnicza? Tak. Odpowiedzialność polityczna? Tym bardziej. Nikt nie jest bezkarny. Nikt nie powinien być bezkarny. Przedsiębiorca, jeśli popełnia przestępstwo, zgodzicie się, też powinien trafić do więzienia. Ale ten, co popełnia przestępstwo, a nie ten, który mówi się popełnienie przestępstwa. I to jest... Ja mam czasami takie wrażenie, że jest pewna pula osób, które trafia do więzienia, załóżmy 100, i wypełnia się tą pulę 100 przedsiębiorcami, zamiast wypełnić tymi, którzy rzeczywiście na to zasługują. Że jest pewien norma do spełnienia i na siłę ważniejsza od sprawiedliwości jest norma. Jest ta kalkulacja, jest to zlecenie na wypełnienie tych takich zasad, takich pewnych uporządkowanych reguł, które dostaje się z góry. Dany Urząd Skarbowy ma zamknąć 100 przedsiębiorców, no to dany Urząd Skarbowy sobie grzecznie patrzy, temu nie, bo ten jest za bogaty, ten jest konkurencją dla mojego kumpla, o, idealnie pasuje do tego, żeby go zamknąć. Czy tak się nie dzieje? No, tak, dokładnie. Nie będę przedłużać, bo rzeczywiście możemy mówić o tym w nieskończoność i warto o tym mówić, ale teraz zadanie dla każdego z Państwa. Mówcie swoim sąsiadom, swoim znajomym, że te wybory polityczne, te, ale przede wszystkim te jesienne, to nie są wybory emocjonalne, że emocje trzeba schować do kieszeni, to są wybory racjonalne, to mają być wybory racjonalne, że głosujmy na tych, którzy dają szansę zmiany tej rzeczywistości, nie zmianę na państwo PiS, państwo Platformę. To jest kolejny problem. Przecież jak często mówimy, że państwo PiS zrobiło coś, państwo Platformy zrobiło coś, państwo SLD. Państwo jest nasze, a nie PiS-u, ani Platformy. I to jest najważniejsze. Dobra, kończę, bo jak dostałem brawa, to nie będę. Dziękuję bardzo. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Naprawdę.